Cześć tu tu! Oluś I i tato, siemanko, niezłe, co dzisiaj? Gazecianko, czyli niezłe. tak zwanej serii Przegląd najświeższej prasy. Super! Fiii. Fin! Przyszła do nas paczka od Magic Box Polska. A w niej... Siódmej serii. Nie siódmej, tylko jak ta seria się nazywa? Super Machines. Poczekaj, bo tu jest... Super Machines. Super, Power Machine. Power Machine. No co ty? Mamy dwie gazetki. Jedna jest gazetka, który jej numer jest 22, a drugie jest, wiesz co jest? Poczekaj. A drugie jest zabawy edukacyjne z doktorem Boltem. Ej, i tutaj zobacz. Jest numer, dwójka. Ale właśnie nie wiem, no co? Może drugi raz, druga część jest z tymi zabawami edukacyjnymi. Dobra, zanim zaczniemy otwierać. To najpierw otwieramy? Nie, to trzeba powiedzieć o, bo widzowie zapomniałem, łapki o łapki w górę. Subskrypcja, jeżeli nie masz, i dzwoneczek, żeby poinformowało was, że pojawił się nowy odcinek. Bo nie zawsze systematycznie, znaczy staramy się systematycznie nagrywać, ale ja pojawiają się w różnych dniach. Gdzie idziesz? Nie, na chwilkę. No nie wierzę. Nagranie, a ten chłopak idzie. Dzisiaj, to ja wam wytłumaczę, będziemy oglądać, a żebyście lepiej widzieli, weźmiemy telefonik Olusia i będę wam pokazywał, co się tu dzieje w tej gazetce, żebyście dokładnie widzieli. Oczywiście wszystkiego wam już nie pokażemy, jestem. Wszystkiego wam nie pokażemy, już ale... Jestem. O, nożyczki, dobrze. Wszystkiego wam nie pokażemy, ale pokażemy jakieś część, żebyście mieli jakąś niespodziankę później przy otwieraniu, jeżeli oczywiście zdecydujecie się na taką gazetę. Najpierw te zabawy. No, ale żebyś nie przeciął po gazetce. Nie, w złym miejscu tniesz. Tutnij, patrz, tu. Tutnij, tu. No, a zresztą tu nie trzeba, bo tu jest coś takiego, patrz. I odklejasz. Gdzieś? Ale ja to rozetnę. Dobra, to rozetnij. Zinksiory otworzymy na końcu, bo jeszcze cały czas szukamy, brakuje nam paru srebrnych, tak? Nie, jednego. Jednego srebrnego, przepraszam. A którego, pamiętasz? Tak, taką... Jak to się nazywa? No nie wiem. No to musimy, bo w tych gazetkach są kartki i pokażę, jak otworzymy. Dobra, dobra, zapomniałeś po prostu. Ja ci naciągnę. O tak jest. O tak. Alaj, mój palec! Nie żartowałem! Takie śmieszne? Cieszyłbyś się, jakbyś uciął palca tarczy, tak? Nie. No, dobra. Tu mamy, to mamy 5 saszetek później ale do otworzenia. Ty to szybko jedną otworzysz. Nie! Tak. Dobra, jedną otwórz. I co tam masz? Tego narciarza. Narciarza, i znaczy kask. Jaki to brakował przy okazji. I zobacz, który srebrny nam brakuje i mam nadzieję, że go dzisiaj trafimy. To jest ta druga kartka, taka druga część. Oj, podarło się to. O, nie szkodzi. Nic się nie podarło zresztą. No, gdzie jest? Tu są srebrne na górze. To tego nam brakuje. A, tej nakrętki. Nie, no mieliśmy tą nakrętkę. Ej, poczekaj. Co ty gadasz za głupoty? A tego nam klucza nam brakuje. No nakrętkę to mieliśmy. Dobra, okej. Okay. Mniej gadanie, od której zaczynamy gazetki? Od tej. Czyli zaczynamy od gazetki z zabawy edukacyjne. I tutaj mamy patrole w Kaboom City, zasady gry, czyli gierki, ale nie oglądaj, na razie jedną oglądamy. Musimy kupić wreszcie tam drugą część tych jajek. A, jest reklama? Tak, bo wyszły druga część, seria Super Finksów jajek. Widzisz, pokaż. Taka? Jest reklama. Taram, tam, tam, musimy je zdobyć, pewnie są, znając się, w żabce. Tylko szkoda, że są takie drogie, wiesz? Bo one kosztują po 10 zł. No właśnie, to wiesz ile to jest kapiorek? Ale dostałeś na gwiazdkę, to możemy kupić. Nie. Dobra, patrzymy co tutaj. Ja wezmę wam, żeby pokazać. Tu mamy przystanek, planszę. Co tutaj jeszcze? Tu mamy Olusia, Ponczusia. Teram, tam. Kaboom City, ścieżki Dual. Na razie wracamy tu do nas. O, i są kolorowanki, co lubisz. O, spadochron, zobaczcie, to wam muszę pokazać. Zobaczcie, jest pokazane, jak zrobić spadochron do Super Finksa i nawet z koszem. O, będzie trzeba to zrobić chyba, co? To zapowiada się zacnie. Co tam dalej mamy?
Tu mamy przejście. A tu trzeba. Poczekaj. Technologia lotu aerowagonów ma wiele wspólnego z technologią lotu Super Sphinxów i z turboskrzydłami. Mogą poruszać się po niebie nad Kabum City szybciej niż inni. Twoim zdaniem jest powiązanie każdego superbohatera z jego nazwą. A tu musisz nazwy połączyć. Ja też pokażę. Zobaczcie, to są superbohaterowie, którzy mają skrzydła. Tam, tam, tam i trzeba je połączyć. Co tutaj jeszcze mamy, Olusiu? Tu, o, coś, podnoszenie ciężarów w parku. Sam drążek waży 5 kilo. I tu musisz, i to teraz tak, żółte mają 2 kilo, niebieskie mają 5 kilo, zielone 10 kilo i czerwone 25 kilo. I tutaj zadanie matematyczne, bo pewnie trzeba policzyć, ile każda z tych sztang ma kilogramu. Czyli będzie to można zrobić, prawda, Oluniu? O, tu jest kolejna gierka. Teraz nie będziemy jej pokazywać. I kolejna gierka. Tu jest pełno takich gier planszowych, więc wystarczy, że macie pionki albo zinksy, które mogą służyć jako pionki. Zinksami się raczej nie. Raczej zinksami i pewnie kości są potrzebne, prawda? Co tutaj? Jeszcze kolejna, ale tu jest gier. Kolejna. I kolejna. I kolejna. Jacie, ale gacie. O, ma. Tajna wiadomość. Zdrabka. Czyli tu też mamy coś do zrobienia. Czyli możemy zrobić sami zdrabkę. Zobaczcie. Widzicie? Co tam, synu? Nie. Tutaj jest zdrapeczka. Ciekawe. O, ciekawe fakty. Może przeczytamy jakiś jeden. Standardowy. Ten. Enik. Elektroniczny numeryczny integrator i komputer to pierwszy na świecie komputer, który powstał w wyniku tajnego projektu PX w latach 1943-45. To nawet ja nie żyłem jeszcze wtedy. Ja, czujesz? Ale ja o tym widziałem. Widziałeś o tym komputerze takim? To co tak. Gdzieś pewnie na YouTubie coś widziałeś. Tak. Wyzwanie Kabum Racer. I kolejna gra. Tutaj to trzeba znaleźć. Opisanie. Wehikuł czasu, kod numeryczny i tu są na końcu zawsze, jakbyście mieli problem, to zawsze jest jeszcze podpowiedzi, jak powinno się rozwiązać. Kolejny. Dobra. Jadę gierka dalej. Jakaś. Gierka jakaś, Patrol Kabum City. Zasady gry. Gratulacje, ukończyłeś wszystkie zabawy. Naprawdę. Super, Rosko, bo jest pełno zabaw. Będziemy dzisiaj, jak wrócę z pracy, grali? Bo zaraz idę do pracy niestety. Chodź tu bliżej, gdzie tam już poszedł. Ale fajne. Teraz druga gazetka. To jest fajne. To jest fajne? Mhm. Mhm. A, bo to są rysunki. Pokażemy tu jakiś początek w tym numerze. Mnóstwo zabaw. Ekskluzywny komiks. Kącik przyjaciół Super Sphinxów. Bardzo fajne rysuneczki. Zagadeczki. Humor. O, może jakieś dowcipy. Lecimy na 32 stronę. Dawaj, 32. Zobaczymy. Tu układaneczki. O, liderzy i kapitanowie. Zobaczcie, mamy, zaraz pójdziemy na 32 stronę. Olusiu, powiedz mi, o którym przeczytać. O którym? No. To przeczytaj o dronie. O dronie. Nigdy nie traci nadziei. Że wszystko zmierza do pomyślnego finału. Główne zadanie, nadzór, wyróżniająca się cecha, prędkość, czyli to jest ten dron, który sprawdza, czy wszystko jest ok. Niebo to moja działka. To rom, dom, dom, dom. Ok, Osko, super Osko. A nie ma jego wroga pokazanego, a tutaj są wrogowie pokazani, jacy są. No nie ma jego wroga. Dobra. A co tu jest, tu jest. A, tu jest jego wróg. I na drugiej stronie są kolejni. A przeczytaj jeszcze wroga. Którego? Wroga drona. Przejdź, a cię uszczypnę. I jest tak. Jest wyjątkowo drażliwy i czuje ciągłą potrzebę niszczenia wszystkiego dookoła. Nigdy nie traci pewności siebie. Główne zadanie, destrukcja. Wyróżniająca cecha, siła. Gdzie to jest? Nie, ja dodałem od siebie. A, tak, po prostu. A, my lecimy na tą 32 stronę. Taram, tam, 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 tam. Ale tej 32 strony chyba nie ma. O, jest plakacik standardowo. Uuu, plakacik.
Plakacik skradziony. Jest nawet taki plakacik, że jak sobie na przykład detektywi albo policjanci przyklejają na ścianę, jak prowadzą jakieś śledztwo, to sobie przyklejają takie wskazówki i łączą je. Więc to też tak może być. Dobra, 32 strona. Jest 32. Krótkie żarciki. Czytamy. Uwaga! Pierwszy. Hej, Cowley Power, masz jeden but niebieski, a drugi czerwony. To jeszcze nic, w domu mam taką samą drugą parę. Ha, 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 czyli pomylił buty, albo zakłada tak specjalnie jak ty skarpetki. Ty też zawsze masz inne skarpetki, pokaż, czy dzisiaj masz inne. No raczej nie inaczej, świąteczne jest, cały czas żyjemy jeszcze świętami. I drugi, żarcik przeczytać? Tak. Wyjeżdżam na 2 tygodnie wakacji. Świetnie, nie zapomnij wysłać pocztówki, dać ci adres. Nie trzeba, z twoim szczęściem kartka dotrze do ciebie, nawet jak nie wpiszę adresu. Ho, ho. Czyli tak jak niektórzy przychodzą na casting. Kończynka, ale to jest tak jak niektórzy przychodzą na casting, był taki dowcip. Świetnie panu poszło, zadzwonimy do pana. Ale proszę pana, ale nie dałem numeru. Nie szkodzi, znajdziemy. I tak, oto wszystkie, nie będziemy więcej zdradzać. O, Jakub na tropie złoczyńców. A, to jest reklama tej książki, o której już mówiliśmy. Lecimy z otwierankiem i kończymy nagranko. Otwieranko. A przed chwilą oglądaliśmy oto tą numer 22. Wszystko teraz weszło do kiosków, żabek i innych miejsc. O, srebrny. Ale pojedynczo otwieraj. Nie srebrny. Angielka albo chlebek, jak tam kto woli, poczekaj, opcja, żeby się też nie srebrny pilniata. Też nie srebrny pilniata, taram tam 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 i co jeszcze mamy? Ale poczekaj, aha, dwa otwierasz, dobra. A zapomnijcie, oczywiście nie zapomnijcie, tylko powiedziałem zapomnijcie, nie zapomnijcie, zostawić łapkę w górę, subskrypcję, tak Oluś? I dzwoneczek, taram tam tam tam, dobra. No. Złoty! Złoty? O, i to ten zły, czyli nieźle się trafiło, czy w gazetkach też można fajne zinksiory trafić. Ale może to wszystkie, bo w ostatniej gazetce z 5 serii i 6. Ale postaw go! Właśnie też mieliśmy złotego. Też mi... No tak, w sumie racja, masz rację, stawiasz kolorki. Może być to tak, że świąteczny ten, że może wydanie. Być w każdej gazetce. Tak jest. Okej, okay, no to tyle, bo zjedzą nas motyle. Chodź tu usiąść, bo znowu się przesunąć. On zawsze siada tak na boczku. Wy też nie tak macie? Nie, zostaw na stole, posprzątamy, bo potem muszę się schylać, a już jestem stary. I co tam? Pozdrawiamy was gorąco, już niedługo Sylwester. Życzenia noworoczne jeszcze złożymy, bo będzie jeszcze jeden odcinek, więc oglądajcie nas, pamiętajcie, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, tak, żeby was poinformowało, że się pojawił nowy odcinek. To trzymajcie się. Ramy to się nie po... Zinksamy. Finksamy. Dobra, na razie pa... Pachejpa czy nie pachejpa? Pa-pa. Pa-pa, na razie. Czym wyłączasz? Niech będzie. On lubi szczypać. On lubi szczypać. Szczyp, 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 szczyp. Nie to, czuć motor!